Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Dzisiaj przez przypadek znalazłem się na stronie Lego Shop i odnalazłem najnowsze zestawy z serii Lego Jurassic World. Muszę wam powiedzieć, że jestem w wielkim szoku, bo wydawało mi się, że te zestawy wyjdą gdzieś pod koniec maja. A tutaj taka miła niespodzianka. Wstępnie już wam powiem, że zestawy są ciekawe, oczywiście jak dla mnie, ale ceny już niezbyt, bo najtańszy zestaw będzie kosztował 120 zł. Zresztą zobaczcie sami. Jeśli chodzi o mój głos, to dodam po prostu, że jestem chory i czasami tam mogę kaszlnąć sobie, ale myślę, że wam to nie będzie zbytnio przeszkadzało. W każdym bądź razie zajmiemy się już zestawami. Wchodzimy sobie właśnie w zakładkę zestawy i wybieramy serię Jurassic World. I tutaj wyskakują nam zestawy. Przypomnę, że już była jedna część Jurassic World w roku 2015, a druga część właśnie wychodzi w czerwcu roku 2018, czyli tego obecnego. Jak widzicie, zestawów jest sporo, naprawdę sporo. No i najmniejszy to jest pościg za Pteranodonem. Dobra, będziecie mieli chyba ze mnie przy okazji ubaw za to, jak wymawiam po prostu te nazwy tych dinozaurów. W każdym bądź razie zestaw posiada 126 elementów, czyli słuchajcie, element kosztuje prawie złotówkę. No, to ciekawie już się zapowiada. Mamy pojazd, mamy dwie figurki, na dodatek bardzo ciekawe. Tutaj mamy sieć i ogólnie ten najnowszy mechanizm. No i dinozaura, latającego dinozaura. Znaczy, to nie są moje klimaty tak do końca, dinozaury, choć bardzo lubię ogólnie serię filmów Jurassic World, Jurassic Park, czy po prostu Park Jurajski, o tak to było. Dobra, no więc ten zestawik powiedzmy, że mniej więcej omówiliśmy. Nie liczę zestawów z Lego Duplo i Lego Juniors, tylko takie oficjalne, no bo wiadomo, te mają mało części, no dlatego też są po części tanie, choć też nie do końca, bo w Duplo mamy kilka elementów i już krzyczą sobie 90 zł. Dobrze, kolejny zestaw, to jest chyba ten, ale podejrzewam, że to jest Lego, tak, Lego Juniors, ale też warto zobaczyć, 85 elementów. I płacimy za niego piękne 140 zł. Ale postacie, figureczki ogólnie też bardzo ciekawe, jak i sam dinozaur. Dobrze. Myślę, że kolejny zestaw, ale z tej takiej oficjalnej linii, to właśnie jest ucieczka z laboratorium ze Stygimolochem. Jest to drugi najtańszy zestaw, ponieważ kosztuje tylko 190 zł. Posiada 222 elementy, posiada naprawdę ciekawego dinozaura, bardzo podoba mi się jego główka, postacie też dosyć interesujące. Jaja tutaj mamy właśnie tego dinozaura, no i tutaj właśnie taka mała klatka, zabezpieczenie. Ale jeśli chodzi o szatę graficzną opakowań, to jak najbardziej ciekawie wygląda. Co my mamy później? To jest też Lego Jurassic World, tylko że Juniors. No ale to możemy wejść zawsze. Mamy T-Rexa. No, ten dinozaur po prostu wymiata pod wieloma względami. No ale głównie chodzi oczywiście o wielkość. Myślę, że postacie również bardzo ciekawe. Co prawda nie znam wszystkich, bo chyba nie wszystkie po prostu wystąpiły w pierwszej części, ale raczej większość znam. No ogólnie Lego Juniors, no to mamy fajne naprawdę naklejki. Już w sumie większość rzeczy jest po prostu zrobiona. My to mamy na przykład taki samochodzik złożyć, który jest naprawdę z kilku elementów. Więc nie do końca w sumie przepadam za tym Lego Juniors, ale czasami warto takie coś zakupić. Ale tylko czasami. Dobra, kolejny zestawik to mamy atak Dilophosaura na posterunek.
Jest to trzeci najtańszy zestaw. Jak mówiłem, czasami będę tak sobie przykaszliwał. Dobra, mamy jakieś zabezpieczenia, no po prostu posterunek, jak tutaj to opisali, no ale powiedzmy, że takie zabezpieczenia, to tutaj mamy takie ogrodzenie, oczywiście widać, że pod napięciem. Tutaj mamy bramę, strażnicę nawet, postacie, no to strażnicy. No i fajny dinozaur, też bardzo mi się góra podoba, ogólnie główka, no i mały dinozaur też jest. Myślałem, że ten zestaw będzie zestawem limitowanym, takim VIP-owskim, bo ponieważ ten zestaw zobaczyliśmy jako po prostu ostatni w tych nieoficjalnych jeszcze zdjęciach opublikowanych przez firmę LEGO. 289 elementów, 240 zł. No ale niestety licencja, tak? Dalej mamy... A, bo tutaj są trzy zestawy o tej samej cenie. Okej, okay, to jeszcze, to będzie pościg raptorów. 360 elementów. No i patrzmy przede wszystkim na te, słuchajcie, elementy. Bo tamten posterunek miał chyba 260, a ten ma 360. Tutaj jest różnica 100 elementów, ale jednak w tej serii to bardzo ważne, tak? 240 elementów. Dinozaur oczywiście. Mamy tutaj emblemat z Jurajskiego Parku najprawdopodobniej. Powiedzmy, że jakiś taki budynek, małe pomieszczenie, przynajmniej część takiego budynku. Po prostu pokój jakiś. I też jakieś ciekawe figurki, a nawet bardzo, pod względem na przykład torsików. Myślę, że właśnie pod względem torsików ten secik może być bardzo, bardzo pożądany przez wielu fanów ogólnie klocków LEGO, bo wiecie, mogą się przydać zawsze do mocowania. I ten zestaw też jest dobry pod względem tego, że mamy wiele ciekawych elementów i naklejek, bo mamy na przykład mapę, tutaj mamy tą naklejkę Jurajskiego Parku, jakby co, to proszę mnie poprawić w tych komentarzach, i tutaj mamy też jakieś naprawdę fajne naklejki. Też myślałem, że ten zestaw będzie limitowanym secikiem. Co my mamy? No dalej, jeszcze pościg za śmigłowcem, który posiada precz 400 elementów i 240 zł. Pewnie uda się go gdzieś wyhaczyć za 180, ale to dopiero po jakimś czasie, tak? Choć odpowiednia cena dla tego setu to powinno być w ogóle 150 zł. Katalogowo, no ale jest jak jest. Dobra, mamy helikopter, bazowy tak naprawdę helikopter, bo w większości serii jest taki sam. Nie ukrywajmy tego, pod względem całej sylwetki. Mamy również trzy figureczki wraz z dinozaurem. Te dinozaury też są podobne do siebie, na czego tutaj więcej oczekiwać, choć mają różne ubarwienie, tak? Mamy jeszcze mały pojeździk, no i też dosyć fajne postacie. I tutaj mamy jakiś kosz na tego dinozaura, żeby chyba po prostu wszedł taką klatkę. Tak, najprawdopodobniej tak. Czyli najbardziej opłaca się wziąć tak naprawdę pościg za śmigłowcem, bo ma 400 elementów. Słuchajcie, dalej mamy transport tyranozaura. No i tutaj też myślałem, że zestaw jest limitowanym setem, ponieważ no też wyszedł najpóźniej jego zdjęcie oczywiście. No i figureczki też bardzo fajne, zwłaszcza ta postać. Tutaj mamy tylko niestety jedno zdjęcie. Świetny dinozaur, bardzo mi się podoba. Podobny właśnie trochę do tego T-Rexa. Tutaj mamy dla niego klatkę. To jest ogólnie taki tir do transportu najwyraźniej takich stworków, potworków. I mamy również małego dinozaura i tutaj mamy jeszcze jakąś malutką stację badawczą. 609 elementów. Ciekawe, z ilu elementów jest złożony taki duży dinozaur, na przykład ten T-Rex. Ucieczka przed Karnotaurem. No to już jeden z ciekawszych dinozaurów. On bodajże wystąpił w trailerze najnowszej części Jurassic World. Bardzo fajny. No główka przede wszystkim, te takie rogi, powiedzmy ja to tak nazwę.
No i tutaj mamy najwyraźniej jakiś przystanek właśnie z tymi kapsułami. Jak ktoś taki nie miał, a chciał bardzo zdobyć, to teraz jest właśnie okazja. Mamy również jaja takiego dinozaura oraz malutkiego takiego dinozaura. Tutaj mamy ciężarówkę, bardzo fajną ciężarówkę, no bo ma jakieś najwyraźniej takie fajne zawieszenie, fajne oponki i też ciekawą naczepę. Co jeszcze tutaj mamy? 577 elementów, no dobra, czyli no dziwne jest to dla mnie, niestety ceny, ale okej, no bo raz tak, cena wyższa, a mamy mniej elementów, cena niższa, mam więcej elementów, albo ta sama jest więcej lub mniej, no ale musi to jakoś na sobie przecież bazować, tak? No i chyba jeszcze mamy jeden zestaw, który to jest ten, tak. Atak Indoor Raptora, okej. Co my tutaj mamy? 1019 elementów, 600 zł, no na bogato. Co tutaj więcej jeszcze można? No przede wszystkim te dinozaury, no to już jest w ogóle mega, a ten czarny to już wymiata. Tego czarnego dinozaura to naprawdę chyba pół świata chce mieć. Figureczki bardzo interesujące. Zauważyłem, że ten główny bohater pojawia się tak naprawdę w prawie każdym zestawie. Tutaj mamy duży, ale to naprawdę duży budynek. Najprawdopodobniej jakieś muzeum chyba. Strzelam. Dobra, nie będę głębiej w to wchodził. Ale ogólnie kilka figureczek, w sumie 6. No i jeszcze mały dinozaur na dodatek. Ale ogólnie też ładnie to wygląda, przede wszystkim ta ściana, która najprawdopodobniej jest naklejką. No i tak przerobiliśmy wszystkie zestawy, już nie będę wchodził na tą ucieczkę przed Pteranodonem oraz na minizo łagodne olbrzymy. Ojeju, jaka nazwa. Oraz na wieżę tyranozaura. A ten dinozaur to już w ogóle wymiata. Dziękuję wam za ten materiał, mam nadzieję, że wam się podobało. Wybaczcie za mój... W każdym bądź razie ja wam dziękuję za ten materiał. Już więcej się nad sobą nie będę rozczulał. A jeśli chodzi o live, no to zacznę je robić wtedy, kiedy zdrowie po prostu na to pozwoli. Bo jestem w opłakanym stanie, muszę to przyznać. Ale spokojnie wracam powoli do formy. Dziękuję wam za ten materiał. Cześć!